Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Objawienie Matki Bożej w Lourdes to miejsce wielu łask, cudów i uzdrowień, zarówno tych duchowych, jak i cielesnych. Zachęcam do codziennego odmawiania tej wspaniałej modlitwy dla nas i naszych bliskich. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź błogosławiona, o Najczystsza Dziewico, za to, że raczyłaś objawić się jaśniejącym światłem, słodyczą i pięknem. Maryjo niepokalana, rozpal nasze serca promieniem gorącej miłości Twego czystego serca do Jezusa i do Ciebie, abyśmy zasłużyli na to, by cieszyć się Twoją chwalebną wiecznością. Maryjo, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Z obfitości łask udzielonych Ci przez Twego boskiego Syna, słodka Matko Boża, daj każdemu z nas to wszystko, czego Twoje matczyne serce widzi, że potrzebujemy dla naszego duchowego i doczesnego dobra. A w tej chwili spójrz na nas ze szczególną łaskawością i udziel nam łaski, mocy i pocieszenia, których szukamy w tej modlitwie. Wyraźcie teraz swoją intencję. O Pani z Lourdes, z gwiazdami nieba we włosach i różami u stóp, spójrz na nas ze współczuciem i łaską, jak tego dnia na małą Bernadettę, i wstaw się za nami u Syna Twojego. Uproś nam czystość duszy i ciała, i aby łaska, której teraz tak usilnie szukamy, została nam udzielona. O jaśniejąca gwiazdo czystości, Maryjo niepokalana, Pani nasza, chwalebna w swym wcieleniu, okaż nam miłosierdzie, Królowo i Matko, bądź nam pociechą, nadzieją, siłą i otuchą. Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Matki Bożej dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże!